Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiaj gratka dla fanów Formuły 1, bo gościem jest człowiek, który tę formułę tworzył od środka, czyli Patryk Sokołowski. Cześć Patryku. Cześć, witam wszystkich. Pogadamy sobie oczywiście o Formule 1, ale zacznijmy od Ciebie. I takie pytanie, jak Ty się tam w ogóle znalazłeś? Może powiedz w ogóle, czym się zajmowałeś, żeby tak przybliżyć sytuację. Okej, więc zacznę od tego, czym się zajmowałem. Byłem inżynierem do spraw aerodynamiki. Byłem odpowiedzialny za rozwój auta w... No cóż, CFD? Znowu powtarzam, no cóż. Taki mój znak firmowy jak na razie. Pracowałem przy obszarze przedniego koła, przedniego zawieszenia i robiłem to przez ostatnie 4 lata. Wcześniej w Ferrari jeszcze przez niecały rok pracowałem przy podłodze i tylnym obszarze tylnego koła, ale już bez zawieszenia. Co musi zrobić dzisiaj, nie wiem, 14-15-latek, jak pokierować swoim życiem, żeby mieć w ogóle szansę, żeby znaleźć się tam, gdzie znalazłeś się Ty? Okej, więc ja w wieku 15 lat w ogóle nie myślałem o tym, że będę inżynierem w Formule 1. I pomimo tego, że to był czas właśnie, kiedy mniej więcej Robert Kubica wszedł do Formuły 1, to było bardziej no, taka pasja do Formuły 1 niż myślenie o tym, że w ogóle będę kiedyś pracował tam. Więc w wieku 14, czy tam 15, 16 lat, no to ja bym jeszcze sobie nie wybierał w ogóle drogi, gdzie chcę iść, tylko poczekał, nie wiem, ze 2 lata na to, czy faktycznie to będzie dalej kierunek, w którym ktoś chce podążać. Jeśli tak, no to akurat w moim przypadku matura nie była jakaś wielce potrzebna, bo naprawdę maturę mega kiepsko napisałem. O. Czyli nie poddajemy się nawet tak? Nie. W ogóle w liceum średnią miałem chyba z 2,7 czy coś takiego. O. Także. Może przesadzam, ale był taki jeden semestr, gdzie gdzieś było 2,7. Chyba. No tak, 2 egzaminy poprawkowe miałem w liceum. No cóż. I to nie przeszkodziło mi w niczym później. Studia zacząłem na UMCS-ie, co prawda, bo myślałem, że bardziej będę chciał projektować modele 3D do gier, być takim artystą w grach komputerowych. Ale jak zacząłem studiować informatykę, to tak mnie to znudziło i po pierwszym semestrze po prostu zrezygnowałem. Wyjechałem do brata do Anglii na tak zwany zmywak i później po kilku miesiącach wróciłem, zacząłem studiować zaocznie na Politechnice mechanikę i budowę maszyn i gdzieś na mniej więcej drugim roku zacząłem bardziej brnąć w tą stronę zostania konstruktorem. O. Czyli programy CAD, projektowanie, rysunki techniczne i to wszystko związane z tą stroną tak jakby mojej kariery, przyszłej kariery. Zacząłem robić jakieś dodatkowe projekty na uczelni, między innymi projekt pojazdu na szelekomaraton ze znajomymi. Wystartowaliśmy to na Politechnice i to też wciąż trwa, dobrze wyszło. Kilka fajnych sukcesów ten zespół zdobył w ciągu tych lat. Ja właściwie, kiedy ja skończyłem studia magisterskie, to dopiero ten pojazd w pełni był tym, czym powinien być, więc już nie miałem okazji pojechać na zawody te oficjalne, bo były jeszcze jakieś przygotowawcze zawody, to tam jeździliśmy. I później zacząłem pracować w Lublinie po prostu jako konstruktor. Pracowałem tak 2 lata i zdecydowałem, że to jest ten moment, kiedy może w końcu spróbuję zrealizować moje marzenie, czyli zostać inżynierem w Formule 1. Zacząłem składać na oferty w zespołach. Po prostu
wyszukując je na stronach internetowych zespołów i cały czas myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby znaleźć pracę w Formule 1. Czyli nie masz wujka w Maranello, który zadzwonił gdzie trzeba, można nie, to zrobić samemu. Ja pochodzę z małej wsi pod Zamościem, więc żadnych znajomości gdzieś tam w Maranello nie było. Naprawdę. To, co dodałem do tego poszukiwania pracy w Formule 1, to było to, że zacząłem na LinkedInie wyszukiwać osoby, które pracują w konkretnych zespołach, które pracowały w przeszłości i z nimi gadać po prostu, jak się dostali. No wiadomo, że większość zespołów jest w Wielkiej Brytanii, więc ta droga zdecydowanej większości osób wiedzie przez po prostu uniwersytety brytyjskie, które często współpracują z zespołami w jakimś zakresie, choćby tak jakby rozpraw doktorskich, gdzie zespół daje jakiś temat, a doktorant po prostu rozwiązuje ten problem dla zespołu, pracując w zespole, ale to jest też jako jego tak jakby praca doktorska. Jak to jest wejść do Łokąt na rozmowę kwalifikacyjną? Bardzo fajnie, szczególnie, że pojechałem na tą rozmowę do MTC, czyli siedziby McLarena, ubrany w plecak Ferrari, więc to dobre strategicznie. Ten plecak Ferrari, nie dostałem go w Maranello, ale dostałem go od moich kolegów z Lublina, kiedy opuszczałem właśnie tą pracę w Polsce. I no, nie spodziewałem się, że będę po prostu wyjeżdżał z tych podziemi MTC w szklanej windzie na drugie piętro, gdzie wszystko widać z tego całego bulwaru McLarena. Było mi widać ubranego w ten plecak Ferrari, więc było dość zabawnie. A na jakim poziomie odbywają się te rozmowy? W sensie, kto przyjmuje takiego kogoś jak ty? Menadżer działu. Okej. No, raczej właśnie te rozmowy nie są tak bardzo korporacyjne, jak w niektórych firmach. Chciałem też o to zapytać. Że masz rozmowę pierwszą z HR-em, później z HR-em i jakimś tam kimś technicznym, ale jeszcze o niczym konkretnym, później robisz jakieś zadania, bla, 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 bla. O, tego raczej nie było. Trochę było w Ferrari, bo w Ferrari no zaczynałem bez doświadczenia w Formule 1, więc tam rozmowa była troszkę bardziej skomplikowana, czy bardziej standardowa, bo zaczęło się od tego, właściwie zaczęło się dobrze, bo zaczęło się od rozmowy z menedżerem działu, tak samo, i testu takiego sprawdzającego umiejętności w zakresie aerodynamiki i konstruowania, więc to mi bardzo dobrze poszło. Później była, tego samego dnia wszystko się działo. Później miałem badanie lekarskie w fabryce Ferrari na miejscu i później rozmowę z HR-em. I później wróciłem do hotelu i poleciałem do domu. Więc też nie było tak bardzo korporacyjnie, ale bardziej standardowo to wyglądało. A z kolei w McLarenie, no to przyjechałem do MTC, poczekałem na menedżera i przyszedł mój menedżer Stefano i zapytał się mnie, jak się mam, czy jak tam podróż mi minęła, bo w sumie to on dzwonił do kolegów z Maranello i już o mnie większość wie, no. Więc rozmowa w McLarenie to była właściwie no taka drobnostka trochę, bo sobie pogadaliśmy na luzie o tym, co robiłem w przeszłości, co umiem, czego chcę, do czego dążę. Jakiś tam mały test z oprogramowania CAD, ale to no, była formalność, bo właśnie między innymi z tego względu mnie, czy to w Ferrari, czy w McLarenie, chcieli, że
byłem no, bardzo dobry po prostu w tym, co robię i potrafiłem dużo, tak mi się wydaje, z mojej perspektywy dużo wnieść. No dobra, a przejdźmy sobie do już tak bardziej do formuły. To będą bardzo amatorskie pytania, okay. Ale ja mam, zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, bo na przykład mi się Formuła 1 dziś kojarzy tak, zakaz, 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 nakaz, tu ma być 5 cm, to tutaj coś takiego. Jak wygląda, na czym polega rywalizacja inżynierów, skoro wy w cudzysłowie nic nie możecie? Albo możecie tylko to, co wam pozwolą. Więc gdzie wy rywalizujecie? Możemy dość sporo, paradoksalnie. Pomimo tego, że ten nowy regulamin techniczny stał się jeszcze bardziej restrykcyjny pod wieloma względami, jeśli chodzi o aerodynamikę bolidów. Ale wciąż są obszary, gdzie sporo można i nawet w tych ograniczonych ramach możesz zbudować całkowicie inne konstrukcje. No a od takiego powiedzmy pomysłu, że wymyśliłeś coś do momentu, kiedy ta część jest na torze, czy w wyścigu nawet już, co się dzieje? Jaki to jest proces? A więc jeśli przykładowo zaczynamy od czystej kartki. Pierwsze robimy burzę mózgów w tym naszym jakimś małym, mniejszym tym zespole, który się danym obszarem auta zajmuje. Mały zespół to są dwie osoby czy 25? Mały zespół to jest około 5 osób na obszar. I zaczynamy właśnie od burzy mózgów. Później to jest przenoszone na modele 3D, na rozwiązanie takie, które może być zbliżone do tego, co zostanie umieszczone na aucie. I później testujesz, sprawdzasz ustawienia, nie wiem, zmieniasz kąty pochylenia jakichś lotek, zmieniasz przekroje kanałów chłodzących, zmieniasz różne rzeczy, konfiguracje tych kanałów na przykład, zmieniasz położenia wahaczy przy stronie monokoku, przy stronie koła i testujesz po prostu, gdzie masz najlepsze wyniki, ale to wszystko w CFD, czyli komputerowa mechanika płynów i obliczenia symulacyjne. Później jak po takim małym sprincie, nie wiem, który trwa 2-3 tygodnie, te najlepsze opcje tych geometrii są wysyłane do tunelu aerodynamicznego. To już nie, tak jakby nie była moja działka, to wysyłaliśmy do kolegów, którzy zajmowali się najpierw zaprojektowaniem faktycznych części w skali 60%, które były następnie drukowane albo frezowane, w zależności co to było. I następnie te części były tak jakby dmuchane w tunelu i na podstawie wyników z tunelu były podejmowane decyzje, czy faktycznie te nowe opcje, te nowe geometrie są lepsze, czy takie same, czy gorsze, jak zmieniają się różne charakterystyki aerodynamiczne auta, mając na sobie te nowe części. Na tej podstawie była podejmowana decyzja, czy dobra, wypuszczamy to, czy jednak wracamy jeszcze gdzieś do komputerów i próbujemy to rozwinąć lepiej lub pójść w trochę innym kierunku. A jak już masz taką część, to jest tak, że każdą taką część FIA musi zatwierdzić, czy to jest tak, że wy to montujecie, to wyjeżdża i nie wiecie, czy się nie przyczepią na przykład? Nie, każdą część FIA musi zatwierdzić. Tak naprawdę przy wypuszczeniu przez dział aero, bo dział aero wypuszcza tak naprawdę tylko taką skórkę tych części, czyli zewnętrzne powierzchnie, i one są oczywiście sprawdzane pod kątem legalności, a następnie te powierzchnie idą do działu konstrukcyjnego, gdzie dział konstrukcyjny już opracowuje takie fizyczne części, które faktycznie da się zamontować. Oni właśnie nadają grubości części, nadają, nie wiem,
wybierają punkty mocowania, punkty podziału tych powierzchni, żeby to też nie zaburzało aerodynamiki, to oczywiście we współpracy z nami jest ciągła tak jakby współpraca pomiędzy działem aero a działem konstrukcyjnym i te części po wypuszczeniu, sprawdzeniu przez nas, czy one są legalne, są wysyłane następnie do FIA i FIA może na przykład poprosić o wideokonferencję z nami, żeby omówić pewne aspekty, albo jeśli sprawdzą sobie wewnętrznie, uznają, że okej, to jest, nie mają żadnych zastrzeżeń, no to wtedy kolejną opcją, gdzie FIA może się przyczepić do tego, jest już sam weekend wyścigowy, gdzie w sobotę na przykład mogą poprosić, żebyśmy w sobotę jeszcze raz usiedli na wideokonferencji i to zwykle są osoby, które przy tym danym obszarze pracowały i one mają wyjaśnić, dlaczego te dane elementy są legalne z punktu widzenia zespołu. Okay. Takie może dziwne pytanie, ale mnie to wczoraj zainteresowało, też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Chyba Marcin Budkowski mówił, że na przykład, nawet opony, to nie jest tak, że to jest własność zespołów, tylko są jakby, nie wiem, wypożyczane. Ja troszkę piję do tych zakazów. Powiedz, nie wiem, czy będziesz chciał mi na to odpowiedzieć, albo czy możesz, ale nie wiem, Red Bull ma tam jakiś zakaz, nie może tunelu ileś tam używać. Masz testy, które też masz jakąś ograniczoną ilość, ale się zastanawiam nad czymś takim, bo o ile można, nie wiem, jest jakiś tunel aerodynamiczny, to możesz tam w cudzysłowie postawić jakiegoś gościa, który ma jeden klucz albo jakieś czujniki i wiesz, kiedy kto z tego korzysta, no to jaki to jest problem dla takiej marki, jak nie wiem, Mercedes czy Ferrari czy ktokolwiek, nie wiem, wybudować drugi taki tunel i tam siedzieć 24 na dobę, albo tor gdzieś tam w Bangladeszu i tam non-stop jeździć czwartym bolidem, który sobie wybudują. To jest sprawdzane, czy to jest taki trochę przepis, żeby powiedzieć, że jest? Nie, jest to sprawdzane, ale też musisz pamiętać o tym, że ludzie często zmieniają zespoły. I każdy sprawdza każdego. Więc jeśli... No bo też pracując w zespole, podejście jest takie, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało jak najwięcej. Więc nie jest tak, że dobra, ty pracujesz przy tym przednim zawieszeniu, to masz nie wiedzieć, co się dzieje na przykład w obszarze dyfuzera, nie? Tylko ta cała wiedza jest tak jakby rozszerzana na cały dział, na dział konstrukcyjny. Oni też oni się pytają, dlaczego to tak jest zrobione, my się pytamy, dlaczego tak zepsuli te nasze powierzchnie, nie? Więc ta wiedza o aucie zwykle jest przekazywana jak największej liczbie osób i to, co się dzieje też no, w symulacjach czy w tunelu aerodynamicznym, to wiedzą dziesiątki osób, może niecały zespół, no bo dział produkcyjny jest troszkę tak jakby poza obiegiem tych informacji, choć też nie do końca. Ale no, każdy sprawdza każdego i też ty jako zespół musisz raportować bardzo szczegółowo, ile symulacji przeprowadziłeś w tym danym 8-tygodniowym okresie czasu i FIA wie, jaką masz moc obliczeniową, jak ta moc obliczeniowa jest przeliczana na te jednostki, które zespół ma dostępne na symulację, więc wiadomo, że nie będzie to nigdy w 100% szczelne i są też pewne wyjątki, gdzie możesz na przykład wykonywać symulacje, które nie będą wliczane do, tak jakby nie będą ci zabierały tych jednostek obliczeniowych, chociażby symulacje tak jakby tego, co jest we wnętrzu przedniego czy tylnego koła. Jeśli nie zmieniasz zewnętrznej aerodynamiki, nie zmieniasz tych zewnętrznych powierzchni, a będziesz tylko zmieniał coś w środku, jakąś konfigurację, no to na przykład
jest, nie będzie uwzględniane już przy odliczaniu tych jednostek obliczeniowych. Czy ty jako gość, który buduje bolid, musisz być jednocześnie świetnym kierowcą, czy to jest w ogóle ze sobą niepowiązane? Nie, nie. Nie ma to znaczenia. A wy macie w ogóle okazję albo szansę, albo może konieczność jeździć takim bolidem? Czy to jest nie, również... nie. Nie, czy nie, nie, nie. Ma... Okay. Nie, nie, nie ma na to najmniejszej szansy nawet. Bo zastanawiałem się, czy właśnie to nie jest tak, że ty musisz poczuć, co zrobiłeś, o tak, może to określę, tak? Na to, że po to jest kierowca testowy, rozumiem. I on ma wiedzieć. Tak, po to jest, po to są kierowcy, nie, nie tylko kierowca testowy, ale po to są głównie kierowcy, żeby oni przekazywali też jakiś feedback do zespołu. Ale i tak bolid jest rozwijany na podstawie danych, głównie jeśli chodzi o sam rozwój na przykład pakietów aerodynamicznych. Natomiast jeśli chodzi o rozwój setupu i tego, jak auto się zachowuje na torze, czy jest zbalansowane, no to w tym wypadku kierowca ma trochę więcej do powiedzenia, ale wciąż inżynierowie od osiągów, czy inżynierowie, którzy analizują właśnie dane na torze, oni też ostatecznie podejmują decyzję. A jeszcze tak trochę odnośnie zespołu. Jak oglądamy wyścig, nie wiem, jest garaż zespołu, no i widzimy tych gości, którzy tam z tą, w cudzysłowie, wiertarką podbiegają, zmieniają koło. Co taki gość robi to od piątku do niedzieli, jak jest weekend Grand Prix? Co taki gość robi od poniedziałku? To są ludzie, którzy są... Leci samolotem do domu. Później znowu przychodzi do fabryki. Przygotowuje się do wyjazdu na kolejne Grand Prix. W następny weekend. I no, to nie jest taka super praca, jak wielu osobom by się wydawało. Właśnie dlatego pytam, bo jestem bardzo ciekawy. Bo to jest, nie wiem, to jest mechanik, który musi, nie wiem, na co... Mechanik, inżynier, który jest na torze. Ale chodzi już tak typowo ten gość, który na przykład zmienia koło, tak? Podczas pit stopu. Czym on się zajmuje od poniedziałku, jak następny weekend jest za 3 tygodnie? On musi codziennie pracować, nie wiem, przy samochodzie, czy... Co on robi? Ja nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, do końca nie wiem. Myślę, że mogą mieć, nie wiem, dzień odpoczynku. Zależy, jak zespół do tego podchodzi, ale zwykle jak weekend się kończy, wracają do kraju, do domu, no to następnego dnia są już w fabryce często. Tak na pewno jest z inżynierami, chociażby aerodynamiki, którzy tak jakby zajmują się aerodynamiką na torze w czasie weekendu, oni wracają i są od razu w fabryce. A jak wyglądał twój typowy dzień pracy i jak różnił się taki dzień zwykły, tak to nazwę, od takiego weekendu, gdzie mamy Grand Prix? Czy w ogóle się różni? Nie bardzo. Raczej praca inżyniera w fabryce jest zbliżona do pracy takiej od 9 do 18 mniej więcej. Wiadomo, że nigdy nie pracowaliśmy 8 godzin. Naprawdę już nie pamiętam, kiedy 8 godzin przepracowałem w ciągu dnia. Normalnie 4. No, troszkę więcej. I jeśli chodzi o weekendy wyścigowe, to jeśli nie jesteśmy wyznaczeni do tej, nazwijmy to, warty, jeśli chodzi o te telekonferencje z FIA odnośnie legalności obszarów, no to w piątek kończymy, idziemy do domu i mamy weekend. I po prostu kibicujemy zespołowi, tak jak inni kibice Formuły 1. Właśnie chciałem o kibicowanie zapytać, bo powiedziałeś też, że interesowałeś się w zasadzie od dzieciaka formułą. Na przestrzeni lat powiesz, komu kibicowałeś? Zespół, zawodnicy? Wiadomo, że Robertowi Kubicy, jakby w BMW. To... Poznałeś w ogóle Roberta? Nie, nie. O! Nie miałem okazji. Komu kibicowałem? Alonso, jakby w Ferrari. Alonso kontra Vettel. Przez te sezony. Później...
później. No, Fernando przez dłuższy czas. Później, jak Vettel przeszedł do Ferrari, to Vettelowi. Kibicowałem Ferrari, kibicowałem McLarenowi. Ty później... miałeś w ogóle okazję poznawać tak jak Vettel. Znasz go? Mieć jakiś kontakt z takimi, już po prostu z kierowcami? Czy to znaczy, jest... bardziej z widzenia, bo Vettel akurat wtedy, jak ja byłem w Ferrari, też nie bywał w fabryce. Kim jego w ogóle nie było przez cały sezon w fabryce. No, dobrze, że na wyścigi przyjechał. Dobrze, żeby na wyścigi był. No. Jeśli chodzi o McLarena, no to miałem okazję, nie wiem, chyba dosłownie z dwa razy z Lando porozmawiać tak krótko o jakichś tam pierdołach. Ale tak, no, jako ludzie, którzy w fabryce cały czas są, nie jesteśmy, no, nie mamy kontaktu z kierowcami, no bo głównie kontakt z nimi mają ludzie, którzy są na torze po prostu. I też dla mnie to było zawsze takie podejście, że to jest mój kolega z pracy jednak, a nie, wiesz, wielka gwiazda Formuły 1, tylko jeśli już o czymś byśmy mieli rozmawiać, to o tym, dlaczego bolid jest tak słaby i dlaczego nie wygrywamy jeszcze, nie? Albo tego typu rzeczy. A na tyle, ile mogłeś poznać tych ludzi, to... No bo to jest jednak bardzo ścisłe grono. Mhm. Tak jak chyba Mikołaj u mnie na rozmowie powiedział, że więcej ludzi było w kosmosie, niż jeździło jako zawodnik w Formule 1. Więc bardzo ścisłe grono. Jacy to są ludzie? O kierowców pytam. Nie mam pojęcia, bo ich dobrze nie znam. Naprawdę, ale tak z zewnątrz, czy z zewnątrz, ale wewnątrz zespołu, to są naprawdę fajni ludzie i bardzo, bardzo skupieni na swojej pracy. Mimo że tam, nie wiem, w mediach różne jakieś rzeczy robią, jakieś zabawy, nie wiem, czy coś takiego, no to jeśli chodzi o już takie podejście czysto związane z zespołem, z rozwojem auta, no to są naprawdę bardzo profesjonalni i skupieni na tym, żeby jak najwięcej pomóc, przekazać. No i każdy chce wygrywać. I to też nie tyczy się tylko kierowców, ale każdy z moich kolegów czy koleżanek był tam, żeby sprawić, że auto będzie po prostu szybsze, tak szybkie, że będziemy w stanie wygrać mistrzostwo. Dobra, a przejdźmy teraz do twojego nowego zajęcia, czyli Viaplay. Jak się czujesz po debiucie, który w zasadzie był w ten weekend taki wyścigowy? Jakie wrażenia? Bardzo pozytywne. Cieszę się, że wciąż mogę mieć styczność z Formułą 1. Tak, no, dość blisko być tego wszystkiego, co się dzieje. Wiadomo, że dla mnie to jest wyjście ze strefy komfortu ogromne. I cały czas się przyzwyczajam w ogóle do tego, i ale bardzo, no właściwie wszyscy starają się mi pomóc, szczególnie ekipa produkcyjna, która też jest niesamowita i dużo takich praktycznych rzeczy też nauczyłem się od nich, więc mam nadzieję, że z każdym występem będzie coraz lepiej. Większy stres był, jak jechałeś do Ferrari, czy jak? Nie, tutaj teraz w telewizji. Tak. Okay. Bo właśnie to jest dość zabawne, bo jadąc do Ferrari wiedziałem już, że jestem dobry w to, co robiłem w tamtym czasie. Byłem dobrym konstruktorem, wciąż mam nadzieję, że jestem, pomimo tego, pomimo różnych problemów, które mieliśmy
w McLarenie w ostatnim sezonie. To jednak ten stres w studiu jest o wiele większy, nie ma porównania. Nawet w czasie tego momentu, kiedy się hamulce nam w McLarenie paliły rok temu, no to dla mnie tamten stres był nieporównywalnie mniejszy od tego, co jest w studio. Ale wiesz co, ja zauważyłem coś takiego, czy to na twoich mediach społecznościowych, czy na Viaplay, ogólnie nie wiem, na Twitterze, że ty wzbudzasz mega sympatię u wszystkich. Okay. Ale tak jest. I zastanawiam się, jaka to jest twoja tajemnica, bo dzisiaj internet to nie jest tak za bardzo przyjazne miejsce, a no czytasz na pewno, więc to na pewno widzisz. Jaki jest sekret czegoś takiego? Raczej sekretu nie ma, no po prostu... Nie wiem. Cieszę się, że ludzie tak mnie odbierają. Pojawiają się też negatywne komentarze, ale... Normalne. Ale... I właśnie... Ludzie mi mówią, o nie czytaj tych negatywnych komentarzy, tam nie wchodź na wykop, bo tam zawsze hejtują, nie? Ale nie wiem, to tak jakby nie wpływa na mnie w negatywny sposób. Teraz przejdzie fala samych negatywnych komentarzy, bo nie. Skoro jak nie rusza, no to trzeba dowalić, ale nie, no rozumiem, że jest mnóstwo ludzi i nie każdemu będzie się podobało to, co robię. I to jest okej, no nie każdy musi każdego lubić. To jest jasne. A jeśli komuś się podoba to, co piszę, czy to co w Viaplay robimy, czy to, co próbuję na swoim YouTubie robić, to fajnie, bardzo fajnie. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Postaram się drugi film na YouTube'a przygotować, bo na razie mówię o moim kanale na YouTubie, ale na razie wrzuciłem jeden film i no, byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak został odebrany. W ogóle ile ludzi pisało komentarzy i ile wyświetleń było, to no nie wiem, całkowicie byłem zaskoczony, nie? Postaram się drugi film przygotować. Możesz się deklarować, kiedy będzie, to będziesz miał termin, będzie ci ciężej, ale będziesz wiedział, że trzeba zrobić. Już miałem po testach przygotować i po prostu tyle się działo w tym pomiędzy testami a tym pierwszym weekendem Grand Prix, że niestety nie byłem w stanie. I teraz myślę, że no do końca tego tygodnia przygotuję. Nie do końca jestem pewien co. To znaczy mam plan. Ogólnie plan jest na trochę zagłębienie się w dyfuzory. W Formule 1 i ten właśnie obszar, dyfuzor, tylne koło. Bo tam ty masz taką fajną, że tak powiem, sytuację, bo chyba nie masz konkurencji na polskim YouTubie, czymś takim. Nie no, jest Daniel, który no tak. Też robi Ale z taką wiedzą jak ty, z doświadczeniem? No z doświadczeniem i wiedzą to trudno troszkę. Może być ciężko. Może jak Robert założy, kogoś. To będziesz miał... No to wtedy ja nie będę miał konkurencji. Ale no... Wiadomo, że pracując w zespole nabierasz bardzo innego... Tak jakby patrzysz z całkowicie innej perspektywy na to, co się dzieje. I wiele informacji w mediach, które się pojawiają, no... Tak jakby wychodzą od zespołów, nie? Z oficjalnych jakichś informacji, a to nie zawsze jest prawda. Szczególnie o jakichś update'ach i no tym, co się dzieje wewnątrz. No chyba, że tak jak to już jest dość prawdopodobnie zirytowany tą sytuacją w Mercedesie. Na pewno. Że sugeruje, że muszą zmienić już koncept auta i przygotować duże poprawki. Więc to akurat może być coś prawdziwego.
masz plan, żeby wrócić jeszcze? Do Formuły 1? Nie wiem, to zależy od wielu różnych czynników, od tego, na jaką pozycję na przykład miałbym wrócić, bo nawet będąc starszym inżynierem, no wciąż jesteś dość ograniczony, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Nie możesz nawet dla tego jakiegoś danego obszaru, to nie jest twoje ostatnie, tak jakby twoje zdanie nie jest tym, który decyduje o jakimś kierunku, więc jeśli miałbym wracać, to na pewno na o wiele bardziej odpowiedzialne stanowisko. Pewnie po sezonie będzie wakat na stanowisku szefa Ferrari na przykład. Nie no, spokojnie, dajmy jeszcze Fredowi szansę. Na razie nie zaczęło się dobrze, ale... No, pierwsze wyjście. Leclerc będzie teraz miał ogromny problem właśnie z AERS-em, pakietem baterii, bo z tego, co dzisiaj czytałem, no to nawet ta druga bateria, której użyli w czasie wyścigu, została uszkodzona. To są chyba dwie albo trzy na sezon, tak? Dwie max. No właśnie. Więc jeśli nie będą w stanie ich naprawić, no to Charles będzie zaczynał któryś z wyścigów z karą. Bardzo wcześnie w tak długim sezonie. Dobra, nie będę Cię męczył. Mam nadzieję, że pogadaliśmy o wielu fajnych tematach, że Wam się podobało. Powiedz może na koniec, czym prywatnie jeździ gość, który pracował w Ferrari czy w McLarenie? Okej, więc prywatnie teraz jeżdżę Mini. Mini One. To nie jest nawet Mini Cooper. Mini One 75 koni. Ale mam gaz, więc jest bardzo ekonomicznie. No to takie pierwsze auto na powrót, które kupiłem od kolegi, którego żona sprzedawała to Mini i po prostu nie chciało mi się naprawdę męczyć z szukaniem jakiegoś używanego auta na początek. To było spoko, jest, cóż, fajnie wygląda, nie wiem, fajnie się jeździ w ogóle. To zawieszenie w Mini naprawdę jest spoko, jeśli chodzi o jazdę, czy nawet dociśnięcie lekko w jakichś zakrętach, bo auto jest bardzo lekkie. Może nie jest bardzo szybkie w prostej linii, ale w zakrętach to nadrabia. Chyba właśnie zrozumiałem, czemu ludzie Cię tak lubią, bo jesteś po prostu normalnym, fajnym gościem. To jest chyba to. Dzięki. Wcześniej jeździłem E46. O. Też popularne auto na polskich drogach. I tylko akurat tam to miałem z 3-litrowym silnikiem, 230 koni. Też kilka razy byłem na torze takim. Ono nie było w ogóle porobione, całkowicie standardowa konfiguracja. I też bardzo je lubiłem, tylko sprzedałem, jak przeprowadziliśmy się do Anglii z Włoch. Też bardzo fajne auto było. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki. Było miło. Na razie. Cześć.